Witam, witam, Benz, Benz, Benz. To moje nowe przywitanie. Dzisiaj, moi drodzy, widzimy się po raz kolejny we wtorek o 16:00 i mam dla was kolejny odcinek kwadratowej masakry, a wraz ze mną dzisiaj jest Narf, Abraj, Kiślu. Dzień dobry wszystkim. Witam, witam. I słuchajcie, jako że zbliżają się święta, zbliża się Sylwester, to będziemy szykować na kwadratowej masarce? Jak ten serwer się nazywa? Chyba masakrze. Maksakrze? Maskara. Zresztą jak ktoś tu podgrzewa atmosferę. Zimowe igrzyska olimpijskie i każdy z nas dostał zadanie, żeby zbudować po jednej atrakcji, która będzie... Co ty robisz? Po jednej konkurencji, no. Z kim ty się tam strzelasz? Ze Smawem od Huty. O mój Boże, gdzie on jest? A Smaw też należy do Huty? Ej! Stary, widzisz? No nie. Co ty gadasz? Mówi Smaw kolejny komin robił u siebie w domu? Nie, to trzeba zablokować. A to jest na jego domu? Tak. Oh yeah. I dlaczego na Narfa zabił? Ale zanim zaczniemy, chciałbym wam pokazać coś niesamowitego. Chodźcie za mną. A ty, Kiślu, jeszcze nie widziałeś, nie? No pewnie nie. Bo ty mi, Kiślu, ostatnio mówiłeś, że ja te skrzynki trzymam wszystkie w domu, no to stwierdziłem, że wybuduję sobie magazyn. I zobacz, co zrobiłem. Chodź tu. Co? Hopa! O mój Boże! Nie zauważyłem. Gdzie tam wejść? Więc tak sobie pomyślałem, że a może sobie zrobię podłogę ze szkła i w sumie ale nawet... cudownie! Nawet chyba fajnie wyszło. Ej, superancko ci to wyszło. No. Podoba mi się bardzo, no. Czadowo. No niestety, jak to budowałem... Właśnie. Proszę tam nie patrzeć. No, dobra. Jak to budowałem, okazało się, że jest parę rzeczy po drodze, na przykład tory, villagery i tak dalej, które musiałem usunąć. A to jeszcze nie koniec. Tak, a tu jest mój dywan. O, na pewno się gra, się ma, Benz, Benz. Ej, bardzo sympatycznie to jest, tak szczerze powiedziawszy, podoba mi się. Tak, a twój dywan tutaj jest w centrum uwagi. Ale śmiesznie to wygląda, taka podłoga, nie? A tam jeszcze, jak jest ten magazyn, to jeszcze zrobię kolejne piętro i tam znowu zrobię podłogę ze szkła. To i może powiesz mi, do czego piętrowe. Jest to? A to jest ta chyba... Słuchajcie, to jest moja automatyczna wędkarka. Proszę tutaj zrobić naprawdę? Miejsca trochę. Oczywiście. Słuchajcie, krok pierwszy. Trzeba pociągnąć za dźwigienkę. Krok drugi, stajemy tutaj i trzymamy prawy, nie puszczamy go cały czas. Wędka się zarzuca, teraz można jakoś zablokować guzik i sobie pójść na spacer. Jak wrócicie, zaraz tutaj uwaga, zobaczycie, jak się ryba złowi, czekajcie. O, proszę bardzo, była rybka, samo się zarzuca i automatycznie wszystko wpada tutaj do wody. Ale super. I oprócz ryb można łowić też na przykład jakieś fajne enchanty, jakieś łuki, wędki i tak dalej. Siodła. To jest moja wędka, jest taka dobra. Ej, super. Ej, w ogóle choinkę mam tutaj, patrzcie, mam choinkę. Wy nie widzicie, bo mnie w tle. Nieważne. Dobrze, zbudujmy... Chciałem, że tutaj w pokoju się zaczęło rozmawiać, nie? Zbudujmy ten, wyścigi konne, to jest dzisiejszy... Dzisiejsze zadanie dzisiejszego odcinka. Dobra, dochodźcie, rozpoczniemy. Ale weźmiemy konia, żeby testować te... A czy to koń taki brązowy? A, i w ogóle nazwałem konia Rafał. Cieszysz się, Rafał? Że koń się nazywa Rafał? Powiedzmy, że tak. A w ogóle czekajcie, jeszcze wam zdradzę sekret, tylko nie mówcie Jasiowi, bo on się pewnie wkurzy, bo on taki jest, że go takie rzeczy denerwują. Mam lokaja w swoim domu, tylko on gdzieś polazł. I nazywa się Jan? Tak. Idealnie. Tutaj jest mój lokaj, nazywa się Jan. Janie? No więc to jest mój lokaj, nie mówcie Jasiowi, bo on cię denerwuje. No dobra, nie powiem. Ja to czuję. Mi się bardzo nie podobają te kominy i ten widok twój coraz brzydszy jest z okien na skrytę. No jest, no. Trzeba to naprawić. Nie, ale ten Smawa to już przesada jest moim zdaniem. To jest przesada. O mój Boże, tam jest kolejny. Nie zauważyłem go. Dobra, ja mam łopatę, wyrównajmy tutaj teren. Dobrze. Czekajcie, ja tutaj zrobię symulację, dobra? Jestem na koniu, jadę. Tutaj prosto, tutaj skaczę gdzieś, tutaj żeby były przeszkody jakieś takie trudne, bo na koniu trzeba, wiecie, umieć skakać. No to tutaj zawracam. No i tak załóżmy 5 okrążeń, nie? No dobrze, to zróbmy... Początek. Początek załóżmy, niech będzie tutaj. Jak myślicie, ile osób naraz będzie startować z 5? No, to załóżmy taka szerokość. Myślę, nawet może ja bym dał jeszcze zbyt kratki. Myślę, że byłoby. Ale to też nie może być zbyt szerokie. One muszą, wiesz, się wyprzedzać, tak walczyć i tak dalej. Dobrze, to jest okej. I możemy możemy łopatą tutaj taką zrobić. Fajne, co? Tak ty to robisz? Czary mary. O, prawym, ale fajnie. Dobra, i tutaj będzie. Uwaga, creeper! Halo! No to zabij go. No Abra! Jaki ty jesteś... Zlagowało mnie, stary. Ej, słuchajcie, on chce z Huty tutaj zrobić zamach. On jest tutaj specjalnie. Taki zrobimy fikuśny. O, no jest okej. Okay. To przeskoczy. O, dobra.
Pięknie. Ej, to nie jest takie proste, wam powiem. No nie. I zróbmy nie. jeszcze ten, żeby za tym taka potem, woda była. Żeby był ciężej. O. Zróbmy tak, o, patrz, takie podwójne. Jakie zwężenie? Zwężenie, że potem na przykład płotki, żeby po jednej i po drugiej stronie płotki. A to zróbmy z jednej strony, żeby mógł wyjść jakoś, nie? Tak. Co? Wyjdzie. Ej, czy wy rozumiecie, co Abra mówi? Nie. No właśnie, ja też nie. No patrz, żeby potem na przykład zrobić coś takiego, że tu postawisz płotek i już jest mniej przejścia i żeby wiesz, no to też jest przeszkoda. To może, no, może to przeszkoczyć, Andrzej. No dobra, nie, nie wołali cię tam. Creeper! Creeper! O, ej, to Abra tutaj creepery zwołuje. Ej, słuchajcie, to się da przeszkoczyć ja za jednym razem. Obydwie przeszkodę. Za blisko. No dobra. Patrz SKKF. Nie, słuchajcie, to też nie może Dzięki. Wyglądać jak brzydko. No. SKKF, patrz. Jak ale nie ten. Oj, mogę to przebić. Psuj nożyczkami, to wtedy zostają. Zabierzcie to. Tutaj dajemy, słuchajcie, wodę. O. Tutaj, proszę tutaj wylać wodę. Abra, przynieś to wodę. Ja pójdę po wodę, no. Bardzo dobry pomysł, ale jesteś pomysłowy. Skoczysz? A nie, ale to jest fajne, tak jak się leci pod to. Co ty, Kiślu? No. Tak niech będzie, o, będzie idealnie. A czemu ten żywopłot jest taki krzywy? No bo on był dobry, tak tylko... Niech ktoś, nie ktoś tutaj no, zostaw, zrobi siup. No ale no, niech to będzie proste. Trzeba zrobić tak, a co, że co SKK, to jest? Ej, to jest skakanie. Okropne. Co to jest za literka takie, żeby wyminąć to. Ej, to jest paskudne. No dobrze, to bez tych na górze może, co? Nie, ale zróbmy, żeby to wyglądało tak w miarę jak prawdziwy tor, no. No widziałeś tak, kiedyś to coś tak. takiego? Że kurde, literka tu można porobić stoi też na środku. Takie słupki. Florian, rzuciłem ci tutaj tych płotków trochę. Ooo, lubię płotki. Może być, idealnie. Nawet się nie spali. No ładnie. No jest ładnie. Czekaj, ładnie. Jeszcze tutaj, dawaj po bokach tak o. Ej, ładnie, ładnie. Okej, okay, teraz dwie strony zostały jeszcze. Ej, czy te trybuny wyglądają spoko, czy nie? No trochę taki wylew mi się. To miało być krzesełka o, i te takie miejsce do przejścia. Trochę biednie to chyba wyszło, nie? No, troszeczkę tak. Ale co tu z nimi jest nie tak? No, bo one dach powinny mieć, wiesz? To wtedy może by to było. Ej, w sumie pojedynczy ten, pojedynczą linię płotków nie jest tak prosto ja przeskoczyć. Rozwalę tutaj. Bo nie rozwalaj tak. No. No bo płotki są tak jakby troszeczkę wyżej, nie? Dobra, uwaga, jazda próbna. Dobra, ścigamy się. No to czekaj, to na start wróćmy. Dupa po przeskoczy pierwszy. Dobra, uwaga, test toru numer 1. Ej, to czekajcie. Czekaj, to nie był start. No właśnie, czekaj, pójdziemy na... Dobra, uwaga, gotowy, do biegu, start! Ale fal start zrobiłeś. Dobra, ale ja muszę zrobić tak. O nie. No te przeszkody są bez sensu. To jest czekaj, taka przeszkoda, że to nie jest przeszkoda. Patrzcie, no wygrałem. Ale co, na górę. Jezu, psu coś padło pod szafę. Tak nie skoczę. Dajcie łopatę mi. To taki dołek budujesz? Wróciłem. No i będzie trzeba przejechać taką belką. Bo to za łatwe jest, takie zwykłe. No ta pierwsza przeszkoda z liście jest fajna. Tutaj mam fajny pomysł na kolejną przeszkodę, poczekaj. Dobra, proszę tutaj Szymek o test. Patrzę, jadę. A może jeszcze jakiś labirynt na przykład, nie wiem. No to ta przeszkoda ma sens, jak będzie dużo osób. A jak zrobię Jezu, tak, Neptun! Jak jesteś głupi? Nie ma sens. Patrzcie, pokażę wam tikę teraz, patrzcie. Patrz nar. No widzę. Pokażę ci, jak szybko przebiec całą mapkę. Na stacji, nie? Patrz. No na stacji. Tury. O nie, tutaj się nie da. Ale można na tych płotkach po prawej i po lewej. Dobra, poproszę konia tutaj do testu. Proszę bardzo. Abra, pójdź po płotki, tak serio, bo nie ma płotków. Ale ja nie mam płotków. No ja dlatego mówię, żebyś robię. Poszedł. Ja robię. Masz u mnie na dachu brzozy. Dobra, ale uwaga. Ty robisz, tak? Test. Ja robię. Płotki. Tak? Dobra, no to spoko. Tutaj ta pierwsza przeszkoda będzie chyba takim jakby pierwszym wyznacznikiem, kto sobie dobrze poradzi. Tutaj będzie można kogoś zepchnąć, no a to jest tragedia. Co? To w ogóle nie jest przeszkoda. Po tym w ogóle można przejeżdżać po tej wodzie. Kto to robił? To przerobimy to. Abra! Właśnie dobra, mówię, dawaj, jedziemy przez to. Łatwy sposób. Jedziemy. Weź się cofnij czy coś. Da się zepchnąć? Da się przejechać przez ciebie. A możemy... Ale lipa! A tak teraz?
Tylko tu skasujcie te płoty, skasujcie w ogóle, będziemy skakać przez tą dziurę. Niech zostanie sama dziura. Czekaj. Skasujcie wszystko. Nie wiedziesz tak tutaj, musisz to. Wszystko, te płotki sprzedać. Czekaj, to cię jeszcze rozwalę, bo nie przejedziesz tak. Tu ci rozwalę. Spróbuj teraz. Spróbuj teraz. I teraz musisz na prawo. No, tylko wiecie co, ja bym sufit trochę skasował, bo się kamera psuje, jak się przez to ten skacze. Jeszcze na środku taką budkę komentatora zrobić, Eskar by tam siedział i nagrywał to wszystko z góry. To na środku możemy taką wyżytkę wybudować. Ja spróbuję, żeby miał lepszy widok. No jest na wyścigach konnych taka jakby wieżyczka, z której oni patrzą. Tylko na niej jest w środku, no, tylko gdzieś tam nad tymi trybunami, ale u nas może być na środku. Dobra, jeszcze to też jest świetna przeszkoda po prostu. Ta mi się chyba najbardziej podoba. Tutaj trzeba będzie skakać. Tutaj trzeba przeskoczyć. I tak z 10 kółeczek, nie? No i tutaj zróbmy te lilie i moim zdaniem to już tyle, no bo jest już, myślę, że tak, 10? Że jest teraz tak no akurat ta. Poziom trudności taki, że nie jest jakoś super trudno, ale też nie jest proste. Daj mi konia się przejechać. Masz, to ja pójdę po wodę. A może zróbmy ten, jak będzie ta przeszkoda z liliami, to nie dawajmy lilii, tylko łódki. Trzeba będzie po łódkach skakać. Ma to sens, czy nie? No trzeba będzie to jakoś ten... Wow! 1000 subskrypcji mi właśnie wbił, kolejny się tam zmieniło z 1 300 400 1 na 42. To zrób kwadratowe, to nie będzie w ogóle znikać. Nie ma szans tego, że w dupę koń się topi. Nie top mi konia, kiślu. No wpadł do wody. No wypchnij go. Dobra, i uwaga też, czy da się skoczyć po łódce? Nie. Da się. Teoretycznie się da. Nie. Osioł. Ej, mój koń też się topi. Ale koń to tamować wodę może trzeba, co? Ej, koń mi się topi! Ej, to nie jest śmieszne. Ej, on umiera. Ty, co jest? Ej, wodę tamujcie. Ej, zabierzcie tą wodę, ja nie chcę, żeby koń mi umierał. O nie! Oj. Nie! Koń umarł! A mój osioł! Mój Boże! Koń Rafał! O nie! Mogliśmy z boku w sumie. Rafałek umarł? Tak. Koń Rafał i osioł. O Jezu. Zostało po nim tylko siodło. Staraliśmy się jednakże. Koń poległ. Minuta ciszy. Ja jestem załamany, wiecie? Cicho, minuta ciszy. No właśnie, nie wiem. Głupi to! Nie, ta przeszkoda to była jakaś głupota. Nie, bo to jest za głęboko. Nie, ja idę, słuchajcie. A właśnie może by po prostu jedną kratkę. A i w sumie rzeczywiście, bo wszystkie konie się będą topiły, jak tu będziemy wpadali. A no. No. Dajcie, zróbcie to trochę płytsze. To jest taka pułapka. To jest pułapka, w której umarł koń Rafał. Wyłączyć? Dobra, uwaga, rozmnażamy. To jest zło. Jak się koniu marchewę daje? No dobrze, nakarmiłeś, miał serduszko. Tak? No? Obydwa? Ale zejdź z niego, bo się... Jaki jest! Konik! Złota strzała to był twój koń, nie? To był... Nie, to jest... No mój umarł przecież. A ten drugi co to? A ten to nie wiem, czy to jest koń. To już jest mój. Nie no, ktoś go tutaj zostawił. Słuchajcie, jak nazywamy teraz tego konia? Tego czarnego Pegaza? Jak go złoty nazywamy? Wystrzał na przykład. Jezus, dlaczego nie? Ej, dobra, Abra, masz płotki? Tak, normalnie. No dobra, tor skończony! Tor skończony. Już nie budujemy nic więcej. Jak się podoba nasz torek? Tylko jeszcze tutaj ten. Tutaj damy albo lili, albo łódkę, ale to jeszcze trzeba będzie przetestować. Tak, nie wiem skoczyć tutaj. Dobra, proszę, poproszę o konia jeszcze, żeby tutaj przetestować ostatecznie. Nie, Boże, dobra, uwaga. Nie. Symulacja wyścigu. Jedziemy, start. Brrr. Dobra, pierwsza przeszkoda jest spoko, bo jest prosta, ale trzeba jednak tam przeskoczyć. Ta będzie trudna. No widzisz, spadłeś teraz też, ja też. No. Tam jest trudno. Ta przeszkoda będzie chyba najtrudniejsza. To będzie przeszkoda, jest tylko dobrze. Trzeba tej sufit usunąć, by się kamera przyje. To ja idę to zrobić. Te przeszkody tutaj też trzeba dobrze wymierzyć. Trzeba tam płotek postawić. A ta łódka coś daje w ogóle? No nie wiem. Ale tu postawimy jakąś znaczy tutaj albo lilię, albo łódki damy, czy coś takiego. Trzeba będzie po nich skakać. Bo widzisz, jak ta łódka jest na końcu? Popatrz tutaj, jakbym w drugą stronę biegł, to ja mogę na nią skoczyć. O. To ustawimy tutaj jeszcze drugą taką i będzie sko, albo faktycznie lilię. No i dobra, i tak 5 okrążeń. Dobrze, moi drodzy, już budujemy tę godzinę. Tak naprawdę godzinę.
Więc fajnie. Będziemy już tutaj kończyć. Tor jeszcze trochę tutaj upiększymy pewnie w międzyczasie, ale to będzie moje wyzwanie na Igrzyska Olimpijskie dla tutaj graczy. Będziemy się ścigać. I też wpadajcie na kwadratowa.yt, gdzie będą odcinki innych osób, gdzie one będą budowały swoje własne wyzwania, swoje własne jakieś tam, nie wiem jak nazwać, dyscypliny olimpijskie. Olimpijskie. I w przyszłym tygodniu pojawią się odcinki, gdzie będziemy ścigać, rywalizować, jak ty ładnie tutaj demonstrujesz, mówisz. No widzisz, to samo jednak potrafię. Gdzie będziemy rywalizować, także do zobaczenia za tydzień u mnie na kanale we wtorek o 16:00 i trzymajcie się ciepło. Hej! Hej, hej! Pa.